Witamy wszystkich serdecznie. Nie ma jeszcze zawodników. Za chwilkę przedstawimy konkurencję, jakie mamy tutaj do wykonania, ale najpierw nakleimy sobie karteczki. Zaraz przedstawimy wam stanowiska, które są tutaj przygotowane i co na nich trzeba będzie wykonać. Stanowisko pierwsze, czyli tutaj. Sprężone kręgle, ale izolacja, jak na garaż przystało. Sprężone kręgle. Konkurencja polega na tym, żeby tutaj przyciągnąć sobie wąż, przyciągniemy go spokojnie. Sprężonym powietrzem napędzamy trybko, które musi wlecieć w kubeczki. Ilość strąconych kubeczków to ilość punktów. Trzy próby, bo to jest ciężkie. To jest ciężkie, ponieważ tutaj ten krążek lubi zduptać gdzieś na boki, on podskakuje, więc jakby tutaj też ważny jest stopień napędzenia tego kółeczka. Jak będzie za duży, to ono będzie wyduptać gdzieś na boki i tak dalej, więc lepiej sobie chyba go mniej rozpędzić niż bardziej. Konkurencja numer dwa. Jest to zakręcanie śrubek. Polega ono na tym, żeby wziąć tę śrubkę, nakręcić ją tutaj i zjechać ją do samego dołu. Co jest? Wymaga troszeczkę sprytu i zręczności. Konkurencja trzecia. Jest to... Która to nasadka? Dokładnie tak. Mamy tutaj kilka nasadek, grzechotkę, którą jest nastawiona na zakręcanie i po prostu w najszybszym czasie trzeba wkręcić trzy różne śrubki, tak? I sprawdzimy, kto najlepiej posługuje się grzechotką. Zobaczymy, kto ma najlepszą wprawę. Tutaj jest stanowisko trzecie. Miałem w planie jeszcze, jak widzicie, tutaj stanowisko do rzucania kluczem na haczyk, ale stwierdziłem, że jest to zbyt ciężkie. Dlatego ta konkurencja odpadła. Następnie lecimy sobie stanowisko czwarte. Pneumat versus... No właśnie. Tego nie możemy wymawiać, dlatego... Pneumat versus po prostu 4 gwiazdki. I tutaj po prostu konkurencja polega na tym, żeby odkręcić śrubkę. Tutaj jest na odkręcanie. Odkręcamy ją do zera. Zakładamy z powrotem, zakręcamy i tak z 5 śrubkami. No, ja bym tutaj polecał po kolei sobie robić. Nie wszystkie naraz, bo jak zdejmiemy wszystkie naraz, to nam koło wypadnie i tracimy cenne sekundy na założenie koła. Więc tutaj też zobaczymy, czy sobie poradzą zawodnicy z takim rozwiązaniem. Tutaj mamy stanowisko piąte, drewniana sztafeta. Bardzo celnie tutaj, może zakleimy to niecenzuralne słowo, które tam było. Tutaj polega tutaj na tym, że dobieramy się w pary, będą oczywiście one losowane. No i pierwsza para ma za zadanie podlecieć, wziąć piłę, uciąć kawałek klocka, następnie przekazuje piłę drugiej osobie, druga osoba tnie klocka i po odcięciu drugiego klocka zatrzymujemy czas. No i na sam koniec przechodzimy do konkurencji finałowej, w której Tour de Bar. O! Tour de Bar, to coś dla Majka, ale nie chodzi tutaj o bar taki do picia, tylko bar jako jednostka ciśnienia. I tutaj po prostu opona ma w sobie napompowane dokładnie jednego bara, ma ciśnie jeden bar. Zawodnicy będą losować, do jakiej wartości na ślepo będą musieli dobić oponkę. Kto bliżej, ten wygrywa. Jasna sprawa. Tutaj nakleimy sobie w tym miejscu. Proszę bardzo. A tu jest stanowisko do chillu. Można zapalić sobie papieroska, tu jest popiołka, jest telewizor, można sobie uruchomić liczka. Jest troszeczkę trudno, bo lody ekipy się wylały, ale to nic nie szkodzi. Halo, halo, zapraszam wszystkich na coroczną olimpiadę ekipy. Witam panią Marcy, się zapraszamy serdecznie. Witam, uwaga na nogi, bo tutaj teraz już witam pana Potecza, witam pana Trąbeczkę, witam pana Mini Majka. Także jeszcze raz, witam wszystkich serdecznie na corocznej olimpiadzie ekipy biegania wypoczywego Krzycha. To nie coroczna. Co dwumiesięczna. Co sześciomiesięczna. Trzeba sprawdzić właśnie, kiedy był ostatni odcinek. To co dwumiesięczna. Tak, dokładnie tak. W każdym razie, przed nami jest 6 konkurencji. W tej edycji postaram się o to, żeby każdy miał szansę. Nie ma tutaj rzeczy, które są niewykonalne przez dziewczyny. Nie ma tutaj rzeczy, które są niewykonalne przez Mini Majka. Także wszystko da się po prostu tutaj zrobić. Żeby Patecki przegrał. I tutaj, w odróżnieniu do pierwszej edycji, nie wygrywamy za konkurencję, tylko mamy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Jak zostaną one nagrodzone pieniężnie, to już dowiecie się na samym końcu. A jest szansa, że wygram dzisiaj. Najważniejsza zasada, jeżeli ja przychodzę do kogoś na odcinki, nawet jak jestem ostatni, muszę wygrać 50 zł. Dobrze, wygrasz. To ci gwarantuję, wygrasz. Dobra, słuchajcie. Żeby była jasność, proszę skupić się tutaj, żeby wszystko było jasne. Ała, ale jasno, ała! Ja chciałem tylko powiedzieć, że Krzychu nabiera luzu trochę. Chłopie, patrz, jaki jestem luźny. Chłopie, on jest nieśmiertelny! Patrzcie na to. Dobra, teraz będziemy musieli losować kolejność. Tak jest. Dobra, uwaga. Stawaj tutaj, minimalnie. Tutaj, tu. Kto bierze teraz? Właśnie to. On nie. Tak? A będziemy co konkurencję losować? Minimaj. Papierkami. Tak, to konkurencja. Dobrze, kurwa. Papierkami, sorry, że dajemy. Tutaj czasu nie mierzymy, to musisz sobie wiesz, tak? Ale liczy się jedna próba? Tu.
Nie, najlepsza. Jedna próba się liczy. Jedna próba się liczy, tak. Napędzasz to, z którego momentu chcesz, nie? Zacząć od dołu. Bardzo się... Nie poleciało. Uważaj na włosy! Musisz tak powolutku spuszczać, tak leciutko przeginać śrubokręt, żeby to tak powolutku się zsuwało i jak najbliżej ziemi, bo wtedy jest najmniejsza szansa, że będzie podskakiwać. Za mało się napędza. Dobra, nie umiem. Za mało napędzasz. Nie umiem. Dobra, dalej. Dajesz mi Mike, twoja kolej. Ale Michael! Aj, ale rekord, mamy rekord. Dobra, już rozpijesz trochę. Jak najniżej musi być przy puszczeniu. Przejdź go opuszczaj powoli. Przekierać śrubokręt, dobrze? I jazda! Mamy lepiej. No, bardzo piękne. Jak po wyjdzie, to jakiego kopa mu zasadę w dół skończy w panie. Mi się udało raz na przykład, mi się raz udało. Chłopie, jak ja śmietaj. Aj, aj, aj. To co? To jest! Ale stupcyło! Ej, nie miało! Serio nie miało gdzie wpaść! A dobra, jest blisko. Ale puściłeś ręką tam! Co? No można! Tak, można. No to można jak chcesz! On kazał puszczać, ale ja... 4, 5, 6, ja tak jak to było tam z liniami czy coś? 7, no. Nie pamiętam. No właśnie, było coś takiego. 7, ty, 7 kubków. No dobra, i tak pierwsze miejsce w sumie. Dobra, patrzcie kurwa na to. Jazdunia z konkurencją numer 2, czyli nakręcanie śrubki. No tu jest prosta sprawa, ale lecimy na czas. Ja. Marcysia. 3, 2, 1, start! Jest, mam tego pęka! Wyciągnij mi to! Za wszystkie czasy, kurde, ta nakrętka. Nasz taki dawaj. Stop! Stop. 22, 85! Dobry czas, dobry czas. Dobra. Dobry. 3, 2, 1, ale długo, nie mogę! O nie, włosy! Się włosy nie włączały. Chłopie, ty trochę tak siłą, widzisz? Prawdziwa technika siły się nie boi, a to... Cyk, już prawie na dole, uwaga, uwaga, uwaga! Stop! Yes. 30-35! O Boże! To jest mocne, a niektórzy robią sobie ten, takie... Chciałam sobie pomóc drugą ręką, ale zapomniałam, że to się będzie kręciło w odwrotną stronę. A ja mam... 3, 2, 1, start! No i cenne sekundy stracone! O chłopie! No leci, leci, leci! O Boże! Oj, będzie! Stop! 25-62 3, 2, 1, start! Dobrze założył, dobrze założył. Metoda, ręką od boku. Dobry! Ooo! 20! To fucking pokazuje, to jest niesamowite! Ale to nie, to nie można, nie można powiedzieć, brawo panowie, brawo! Zajęcie wam poszło, jestem lepszy! Dobra! Mini Mike, pierwsze miejsce, czyli ma 4 punkty, łącznie 5. Kto miał drugie miejsce? Trąbeczka. Ma 3 punkty, czyli łącznie ma 7. I teraz ten replay. Patez miał trzecie, czyli 2 punkty, czyli ma łącznie 3. No i Marcysia, no niestety 2. Ale masz 2 punkciki, to zawsze co. Tutaj ta duża, tam wskazuje osobę, okej? Okay? A którą stronę się nakłada? No dobra, mini Mike jest tam. Tutaj, tylko okay. Musisz nacisnąć kółeczko, nacisnąć kółeczko, wkładasz i jest, nie? Później je chcesz wyjąć? Oh no, kółeczko. Oh no, don't. Dobra, go, go. Z pazurem. Ja ci mogę nałożyć, jak chcesz. Nie no. Kółeczka leci pierwszy. Ty u góry. Ja. Papierka. A czyli trzy skręcam, te u góry, tak? Tak, są trzy różne rozmiary. I ogólnie czekaj, teraz te, szybkie wytłumaczenie. Tutaj jest taki ząbek, nie przestawiajcie go, bo to jest na zakręcanie, więc zakręcamy je tylko w tą stronę, więc nie przestawiajcie tego. No i po prostu proponuję sobie wyszukać odpowiednie, nie ta, nie ta, nie ta. Tak, 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 tak. Ta, ta. Gotowy? Tak. Te śrubki są twoje. 3, 2, 1, start. Dobra, co jest? Jest.
Stop, kiedy stop, musisz, nie musisz stop. Stop! Stop! Dobra, lecisz z kolejną. Chyba za pierwszym razem trafione. Dobra, już prawie jesteśmy, jeszcze troszeczkę, jeszcze kilka obrotów. Jak dokręcasz, to myślisz o kolejnej nakrętce. O, to chyba faktycznie ciężko, dobra, lecimy dalej. Wytrzymamy trochę. Ja tam nie widzę, Jerzo, mów kiedy będzie stop jeszcze. Stop! Stop! Dwie minutki równe. No. Ja bym tam sekundkę odjął, bo trochę wcześniej był stop, zanim ty dałeś. Are you ready? Tak. Ja. 3, sędzia 2, mocny. 1, go! No. Co, za pierwszy? No, pewnie. Ale wyczuł się chyba. Okej, dalej. Jak masz dwie nasadki, to sprawdzaj tam boczną po prostu, nie? Żebyś miał... Kopię, ja wszystkie tutaj sprawdziłem. Na pewno je. Bo niektóre do góry nogami sprawdzały. Ty, no nie p***. No to popatrz, no teraz to. Patrz. To jest tak. No ty... Jak miałem 3 latka, to mnie minął ten okres, kiedy trzeba było dopasowywać te. Po prostu trochę mnie to ominęło, powiem szczerze. Że... To jest to. Trochę dlatego kurwa. Widać zaległości kurwa, nie? Dlatego pamiętajcie, żeby się uczyć wszystkiego, nie? To jest tak, jak się uczysz. Drabina musi być kompletna, nie możesz skipować szczebli, nie? Ja zacząłem się od razu angielskiego uczyć, a zapomniałem co ty. Ale widzisz, przynajmniej wiesz, doświadczenie będzie już w przyszłości, ktoś przyjdzie do ciebie, mordo, podaj dokład. Podaj nakład. Stop! Ej! Dobra, tam było 3 sekundy wcześniej, ja nic nie widziałem. 3.14. 3, 2, 1, start! A teraz biskitu! Ty! Od razu! O kurde! Jak się to robi, a nie! Dobrze, ciszy! Czekaj, ja ci nałożę. Ciszy! Albo na górze mam ręki kółeczko. Aha! Do tego nie zrobiłam. Zapomniałam o tym, że... O kurde! Zapomniałam o tym, że to jest kółeczko. Jeszcze ze 2, 3 i dobra, lecisz do kolejnego. Coś masz na brodzie! To... Coś tam w ostatnim lodzie! O Boże! Łapa będzie zrobiona! Trening! Pan mi wczoraj na treningu mówił, żebym łapę trenowała! No widzisz, będzie trening łapy! Jeszcze 2 obroty! Dobra, jest! Lecisz do ostatniego! Dobra. Nie ma jak długo się pompuje, ale najgorsza jest ta długa! Ta długa jest przejebana. Dobra, jeszcze kilka obrotów. I... 3, 2... 1... Dobra, stop! 2.30! O Boże! 2.30 to jest dobry czas! Specjalnie chciałam zacząć od najgrubszej! 3, 2, 1, start! Ale poszedł. Najpierw przymiarę. Tak, nie tam stroną, nie tam stroną! Cicho, ciśnij kapsia tam. O, proszę jak ty! Okej, okay. Też mocna. Trzymaj mocniej! Trzymaj mocniej! Co jak co, mini Mike czasami coś tam pomyśli! Chyba nie widać. Dobra, już, brawo. Dobra. Kurde, mini Mike! Dobrze to rozkminił! Najlepszy czas! Minuta 43, dobra, mini Mike zdobywa 4 punkty, tym sposobem ma 9 punktów, kto miał drugie miejsce? Trąbeczka miał drugie miejsce, zdobywa 3 punkty, więc ma 10 punktów. O, Mike mu siedzi na ogonie. Trzecie miejsce miała Marcysia, czyli ma 4 punkciki i Patec. Też 4 punkciki. Maj pierwszy. Nie trzeba było dużo pytań. Ja. Nie wiem, no ty. Dobra, czekaj, jeszcze raz. Ja. I papierkami. Poczekaj, bo nie złożyłam ręki. W jakiej kolejności to zrobisz? Tak jest ser. Jak chcesz. Tak jest ser. Tak jest ser. Michael! 3, 2, 1, start! Dawaj, dawaj! Czy trzeba odłożyć na ziemię? Tak, 40-58. Pierwszy raz to miałem w ręce, ale gdzie chyba. Dobrze! Stop, na ziemię! Dobra, nie widziałem. Nie bądź takim mini Mike. 3, 2, 1, go! Aj, kołcz nakręcił resztę. Wystarczy, że wyjąć i włożyć. Tak, musi być poza kołem tylko i tyle. Dawaj patelnia! Okej. Okay. Dawaj patelnia! Musisz patelnia! Odłożyć! Jest mega blisko! Patec ma 40-14, a Mike miał
40-58. Jesteś szybszy. Jesteś szybszy od... No. Bardzo mało. Mać. Uwaga, gotowość. 3, 2, 1, start. Okej, okay, jest. No nie, bo jak wszystkie to koło zlecili, to ja to wcześniej zrobiłem. I na redukcję się 10 sekund na... Ale to nie trzeba ich wyjmować? No mnie kurwa mówi, że trzeba wyjmować. Zrobiłem tak. Nie. Zrobiłem tak. Zrobiłeś? Oczywiście, że zrobiłem. Dobra, komisja. Powiedziała. No oczywiście, że wyciągnęłem i włożyłem. On też tak zrobił ze trzema, że wyciągnął i włożył. Nie, przy tych początkowych nie było. No, było ja i było tak. Dobra, nie. Wyciągnąłem i włożyłem. Ty, ale... Nie, no przysięgam. Spójrz na powtórkę. Replay, sprawdzamy. Sprawdź, komisja, sprawdź. Najwyżej będzie... Bo żeby było sprawiedliwie, tak? Jeżeli będzie z zasadami, tak? W ogóle teraz... Jeżeli będzie niedobrze, to powtórzymy. Powtórzymy, jeżeli będzie nie. Kolejny. No nie wiem, no może. No co powiecie panowie? No nie, wypadli i wciągałem. Ja i tak już nie wygrał, także... Mogę powtórzyć. Jak chcę, nie, no git. 3, 2, 1, go! Jedziemy z temacikiem. Teraz prawa i nogi, wszystkie proszę. Muszę je ale bardziej się chyba zakryj. Dobrze, jeszcze, dajesz Maciusia. Dobra, jest. I 100. Pięknie. Dobrze jest. 48-62. No i pedagra. Mogę ci zagwarantować, Marcysia, że jesteś najszybszą dziewczyną, która zmienia śruby w kole. Drugi był Patet, czyli ma 7. Mike był trzeci, czyli ma 2, 11. I Marcysia 5. Dobra. No, generalnie trąba jest na prowadzeniu, ale Mike... No i Patet w sumie też. Ma jeszcze szansę. Na co, mam szansę o go? Dobra, no. Teraz będziesz drewniana szpilka. Teraz jest drewniana sztafeta. Wybieramy drużyny. Pierwszy pan to jest drużyna. Ja muszę być z Marcysią. Co? Nabieraczka wskazuje... Kurwa, to będzie kończyło 10 minut. Zajebiste. Ładnie się kręci. Ja teraz z kim jedziemy, tak? Ja nie z Patetem, bo to nie będzie mieli szans w ogóle. Ale emocji, ale emocji, jo! Jest. O Marcia, no, nie wiem, czy przypadkiem teraz nie zapomnę, jak się piłuję! Nie tą ręką, starszą ręką, nie idzie w ogóle, nie idzie! Papierkami, nożyce, kto zaczyna pierwszy? To słuchajcie, zacząć, tak? Pracujecie drużynowo, w walce są dwa cięcia. Tu i tu? Tak. Pierwsze cięcie, czy ja odcinam to, a on odcina to, takie małe, tak? Tak. Najpierw tniesz tutaj, odpada to, później obcinasz tu, odpada ten klocuszek mały. To. Trzy! Uwaga na łapy, kiedyś musiałem łapę piłą. No. 3, 2, 1, start! Wow. Piła jest nowa, więc powinna zajebiście ciąć. Wow! Stop! Dobra, kolejna osoba. Wow. Tak, od razu, lecisz! O Jezu! To jest sztafeta, nie tak wyjść rękę, rękę sobie dalej daj, dobra. Czekaj, ja bym trzymał ręki! Stop! Nie chciałem wyjść. Wiesz, widziałem, jak ten maluch robił. 2, 1, start! Przekazanie? Ale poszedł, jak burza! Dobra. No nie, ale to było... Leciutko, kiedy stał? Leciutko! Stop! Jezus! Wow! Z jednej strony się cieszę, że wygrałem, ale z drugiej strony się smucę, bo tutaj też wygrał. Straciliśmy czas na zmianie. Bo ona stanęła, ja stanąłem i ty mówiłeś dalej. No tak. A bo chcieliśmy powiedzieć stop, myśleliśmy, że jest stop. No nie. Pierwsze miejsce, Patet z tym, więc zdobyłem po 4 punkty. Patet ma w tym momencie 11, mini Mike ma 15. A my patrzę pod uwagę, że ten ma 16. I Marcysia ma 7. Wybierz od 1 do 4 cyfry. Kurwa, 2. Pod dwójeczką kryje się 2 bary. Minimaj, wybierz liczbę od 1 do 4, pomijając 2. 1. 2,3 bara. Trzymaj od razu to. Ja 4 chcę. 1,5 bara i trąbeczka 1,8. Sprawdzamy komisyjnie, ile ma ciśnienia w oponie. Zawsze będzie 9,1, żeby każdy miał równe szanse. Kompresor będzie dobity do końca. Chcecie zobaczyć, jak to idzie? No, ja chcę, bo ja nie wiem. Stop, jest na 1. Jest na 1. Jak naciśniesz do zera? Czekaj, bo to spada, to jest tutaj pomiar. Tyle to jest, na przykład tyle się podniosło, nie? Teraz już 1,5. Tu jeszcze trochę do 2. Jak to przestać jest, kurwa, 1 do 7 stawić.
Dwa. To jest po prostu loteria, można tak troszeczkę powiedzieć. Na czuja, że tak powiem. Ostatnia konkurencja, która może wyłonić zwycięzcę, bo jest jeszcze on nieznany do końca. Nie ma tutaj czasu, po prostu dobra, jak uznasz, że jest koniec, to wtedy sprawdzamy. Jak uznasz, że jest koniec, to sprawdzamy. Dobra, patrzcie na to. Uwaga, start. Ciekawe, jak zwyczaj się będzie. To koniec? Dobra, czekaj, bo to trzeba sprawdzić tak, że trzeba założyć. O, rozumiem. To już uciekło. Dobra, uwaga, ile mamy? Dwa miał być. No, bardzo blisko. Ile tam? Ile? Jest 1,75. Dobra, 1,8. Jest 1,8. Psycha mi szabła. 3, 4. Patrzy się, szuka odpowiedzi w niebie. Jest? Według ciebie jest. Ile miał? 1, 2, 3. Za mało będzie miał. Jest 2, 2, 1. Nawet troszeczkę mniej. 2,05 jest trochę na 2, ale tak bardzo. Bardzo trochę. 2,05 powiedzmy, no. Panowie, macie dobre wyczucie. Dobra, masz. Bar jest bar napompowany, no. Do 1,8 leci. Bar jest nabity, dobra. Trzeba tankować. Okej. Okay. A ile miałeś mieć? 1,8. Uwaga. 2. Nie? No nie za 2. 1,95. Czyli 15. Chciałam się zgubić. Pęknie, pęknie! Już? Nie. Już? Tak. Szybko? Nie. 1. A nie? Ej. Stary, jest mega blisko. 1,65. Ale dobra, bo się wydaje w ogóle. To jest mi się w ogóle wydaje, że na początku się łatwiej pompuje, nie? Im wyżej, tym tak, masz dłużej. No jest tak. Nie, no Marcysia, proszę miejsce. Wydaje mi się, że jest bliżej. To ostatnie miejsce? Znowu? Nie, egzekwo z minimajkiem. Zgodzę się, nie da. Dobra, Marcysia tutaj. Dobrze poleciała, więc Marcysia, uwaga. 4 punkty, ma ich 11. Trąbeczka, drugie miejsce. 3 punkty, więc ma ich 19. Mini Mike z patecem egzekwo, trzecie miejsce, więc po 2 punkty, czyli 17 punktów i patec punktów 13. Moi drodzy, yes! Olimpiada Mechaniczna dobiegła końca. Dziękuję wszystkim uczestnikom za uczestnictwo. Punktacja przedstawia się następująco. Miejsce pierwsze, Mateusz Trąbka Trąbarski, 19 punktów. Miejsce drugie, Mini Mike, 17 punktów. Olera jasna! Miejsce trzecie, Patec Kuba, 13 punktów. I Marcysia wcale nie tak źle, bardzo bym powiedział, że naprawdę bardzo dobrze, 11 punktów. Także bardzo blisko stawki, gratuluję każdemu. I uwaga, mamy tutaj rozdanie nagrody. 300 mamy za pierwsze miejsce. Brawo! 200 mamy za pierwsze miejsce. Wida państwa poprzeć. Dziękujemy! Miał produkty, które wyłożył, myślał, że się rozstał. Brakowało nas walizkę. Pierwsze miejsce? Musi mi tu zostać coś jeszcze. A nie, no, panowie, jest to za pieniędzy. Także dziękuję każdemu, dziękuję za uczestnictwo. Już w tym momencie zapraszam na kolejne edycje, które na pewno będą miały miejsce. A was, widzów, zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję. Cześć, dziękuję za to, że byliście do samego końca. I tym samym kończymy odcineczek. Widzimy się już w następnym odcinku. A zapomniałem. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zostawcie subskrypcję. Ten przycisk tutaj, jeżeli jest czerwony, musi być szary. Zapraszam do moich uczestników na YouTube, na Instagramy. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Adios! Bye.